Witamy na kanale History Tent. Opowiemy dzisiaj o motocyklu, wojskowym motocyklu. O motocyklu, który jest w armiach NATO bardzo często spotykanym motocyklem. Także jest w armii polskiej, chociaż rzadko spotykany, ale gdzieś tam się przewija w różnych wspomnieniach żołnierzy sił specjalnych, że ćwiczono na takich motocyklach jako fajny bajer, zabawa i pojeździć po lesie. To było dla nich fajnym przeżyciem. Motocykl, który był stworzony tak naprawdę z myślą o wojsku. W 1992 roku motocykle crossowe zastępowały inne motocykle, na przykład jak Moto Guzzi Falcon, taki motocykl wojskowy, takie ciężkie motocykle, którymi niewiele można było w lesie zrobić, oprócz jechania prosto i tak naprawdę zwalniania przed każdą przeszkodą. Tutaj możemy tym motocyklem możemy przez każdą przeszkodę po prostu przeskoczyć albo wjechać z pełną prędkością i to jest wielki, daje nam ogromny fun. Jest to motocykl, który tak naprawdę jest motocyklem bardzo sympatycznym do jazdy. I one były produkowane od roku, nawet sama skala ich produkcji i lata produkcji pokazują, że był to motocykl, który został zaprojektowany w latach 90. W 92 roku został wdrożony w koncernie czy w fabryce Kadziwy i Kadziwa zaczęła ten motocykl produkować. Motocykl, który od 1992 roku był produkowany do roku praktycznie 2001-2002, czyli praktycznie 20 lat produkowano pojazd, który wypuszczono dla krajów NATO, dla armii NATO. I armie NATO bardzo chętnie ten motocykl kupowały, ponieważ czy zamienność części, czy części wymienne, bo jeden typ motocykla produkowany. Dlaczego ten motocykl właśnie wybrano? Dlatego, że on ma niewiele ponad 30 koni, ale waga tego motocykla jest 150 kg. Jeżeli zwrócimy uwagę, on ma te wszystkie ucha, tutaj zastosowane uszka, do transportu tego pojazdu, drogą na przykład lotniczą, morską, czy jakąkolwiek tego typu drogą, można go po prostu ustawić, przyczepić do platformy, można go zdesantować, ten motocykl ze spadochronem. Także on był do tego wszystkiego przygotowany już na etapach produkcyjnych. No i świetnie wypełniał te zadania wszystkie łącznikowe, zwiadowcze, które w tych motocyklach były oczekiwane przez wojsko. Także żeby się szybko poruszać na takim motocyklu w trudnym terenie, no weźmy sobie chociażby nawet takie pole, które tutaj mamy. Przemknijmy po tym polu, przemknijmy po takim lesie, w którym się znajdujemy, między drzewami. Zrobimy to owszem na motocyklu Kadziwa 350. Jest to model W12, pojemności 350, bardzo prosta konstrukcja silnika, nieskomplikowany, nie ma tu jakichś popisów konstrukcyjnych, dwóch wałków, rozrządu, nic takiego tu nie ma, prosty, crossowy silnik, sprzęgło mokre, na tylni łańcuch, na tylnią zębatkę, przenoszony napęd poprzez łańcuch. Prosta konstrukcja. Jeszcze oczywiście jest kopka i ona wbrew pozorom się przydaje, ponieważ kiedy padnie nam rozrusznik, jak ja ten motocykl kupiłem, rozrusznik w nim nie działał, to tam ja go odpalałem tylko na tą kopkę. Także ten pojazd można odpalić bez problemu kopniakiem. Pięciobiegowa skrzynia biegów, która się tutaj znajduje, daje nam też możliwości jazdy po asfalcie. Opony terenowe wzmocnione, jeszcze oryginalne. I ten motocykl możemy sobie jeździć nim spokojnie po asfalcie, jak i w takim terenie tego typu, w którym się znajdujemy, czyli na potrzeby armii jest ona
super. Jeżeli te motocykle zastąpiły tak naprawdę niszę w polskim wojsku, bo w polskim wojsku jeszcze w latach 90. były MZ-ki, ETZ-ki 250-ki, które były motocyklami wojskowymi i w wojsku miały takie zadania robić, jak na przykład regulacja ruchu, czy szybkie poruszanie się. I te motocykle je zastąpiły. Były sprowadzane w latach 2000 razem ze sprzętem. Przychodziły do nas, na przykład jak przyszły Leopardy z Niemiec, które nam Niemcy podarowali, no to wśród tych wszystkiego wyposażenia były między innymi motocykle typu Kadziwa. Ten motocykl konkretnie pochodzi z Francji. On został sprowadzony 5 lat temu do Polski. Był wtedy taki boom sprowadzania motocykli z Francji, z Włoch, właśnie wojskowych. Jak to wyglądało? Stały po prostu pod namiotem, ogromnym takim namiotem wojskowym, stało tam 100, 200, 300 Kadziw i można było sobie wybrać. Ja wybrałem sobie młodą Kadziwę, 2000 rok. Wszystkie miały bardzo podobne przebiegi, między 15 a 20 tysięcy kilometrów, ponieważ w wojsku to, mówmy się szczerze, to nie jeździ, to jest tylko podczas poligonów wykorzystywane, podczas jakichś zadań stawianych żołnierzom, to było tam wykorzystywane. Ten motocykl przyjechał do Polski z wojskowymi dokumentami i został przeze mnie zarejestrowany i jest na muzeum. Takim standardowym motocyklem do codziennego użytku, czyli motocyklem, który jest najmłodszy u nas, bo jest z 2000 roku, jest najmłodszym motocyklem, który używamy na co dzień, po prostu do dojeżdżania po jakieś sprawy załatwić, czy nawet wycieczki, które są zmotoryzowane, to ja oprowadzam na tym motocyklu, ponieważ mogę na tym motocyklu bez problemu prowadzić taką kolumnę samochodową, czy motocyklową, wycieczkową, która sobie podąża za mną i możemy sobie wszędzie wjechać, wyjechać. Ja też mogę szybko się znaleźć na początku tej kolumny, na końcu tej kolumny, w środku. Nie mam najmniejszego problemu, ponieważ mogę tą kolumnę objechać takim pojazdem, zrobić to po prostu szybko. I jest on po prostu wygodny do jazdy. Znaczy, powiedzmy, pośrednio jest wygodny, bo po całym dniu siedzenia w siodełku, przejechaniu, powiedzmy, 100 km na tym motocyklu, to jednak mój tyłek czuje niewygodność tej kanapy, no bo ona jest węziutka, nogi muszą pracować, to wszystko tutaj no dosyć boli w tym motocyklu. Jeżeli chodzi o co go tak naprawdę wyróżnia od wersji cywilnej, bo była też wersja W12 cywilna, od wersji wojskowej. Oczywiście jest tutaj taki malutki element na tym dodatku. On jest taki przyczepiony tutaj dodatkowo. On jest bardzo prosty. Jeżeli włączymy ten motocykl na przykład w ten sposób, mamy światła wszystko włączone, czyli tutaj widać, że mamy światło, tutaj światło jest włączone, to wszystko widzimy. W momencie, kiedy przesuniemy tą dźwignię, czemu to tak nie działa, jakbym tak chciał, żeby działało? Chwileczkę, może trzeba to odpalić. Spróbujmy. O. W każdym razie działa to tak na takiej zasadzie. Musiałem sobie przypomnieć, jak to działa. Jeżeli jest włączony, I chcemy na przykład zrobić, przełączamy ją tutaj, to nam wyciemnia wszystkie zegary. Następuje zaciemnienie, czyli nie ma tutaj nic, nie jest widoczne. Oczywiście jeżeli światła włączymy, to one będą nam tutaj, też nie będą nam te światła tutaj świeciły w jakikolwiek sposób, nie będzie nic działało. I w tym momencie możemy też włączyć, jeżeli przesuniemy na ostatni, trzeci, to mamy światła ostrzegawcze, światła awaryjne włączone i z powrotem, jeżeli wrócimy, tutaj włączymy nam się wszystkie te kontrolki, czyli włączy nam się podświetlenie, włączy nam się kontrolki. Chodzi tutaj o wyłączenie tego tematu tutaj, jakim jest właśnie w nocy zaciemnienie. No wiadomo, że w nocy świateł się raczej nie włącza. Jest to zaciemnienie, które właśnie służy nam do tego. Standardowe wyposażenie tego motocykla jest tak jak we wszystkich współczesnych motocyklach. Jest oczywiście gaz, jest hamulec razem z pompką. Tutaj dolewamy sobie Dota 4, bodajże z tego co dobrze pamiętam.
Następnie wszystko jest w ogóle w języku angielskim, żeby to był taki język ogólny. Jest oczywiście wyłącznik, włącznik, który to powoduje, że nie włączymy tego pojazdu. Oczywiście jest obrotościomierz, jest prędkościomierz z licznikiem kilometrów, który możemy tutaj wyzerować. Oraz jest linka ssania, którą przy odpaleniu załączamy. Następnie jest mrugnięcie, jest sygnał, jest światła krótkie, światła krótkie, światła długie, kierunki, które możemy włączyć oraz światła, które możemy tutaj postojowe i długie światła możemy załączyć po prostu. Na tej zasadzie tutaj to wszystko działa, więc sytuacja jest prosta. Bak, z tego co podejrzewam, jest tutaj, pamiętam, jest chyba 16 albo 17 litrowy. Następnie korek nam się odkręca, zwykły plastikowy bak, więc tutaj gdzie opieramy nogi, wszędzie jest plastikowo. On tak praktycznie jest w 90% zachowany, jak został z wojska wyciągnięty, tylko zostało tutaj zrobiony mu przegląd silnika, wymiana łańcucha, zębatki, drobne tam pomalowania różnych rzeczy. Kilka śrubek zostało wymienionych, bo one były w tragicznym stanie. One po prostu nikogo nie, bo one wszystkie stały z pobijanymi lusterkami, stały po prostu powrzucane. Dobrze, że kierunki się całe w miarę zachowały, bo one są dosyć giętkie, więc nie ma najmniejszego problemu. On jest trochę zakurzony, bo on u nas stoi po prostu pod wiatą i gdy jest potrzeba, to jest to motocykl, który się po prostu bierze, jedzie i załatwia swoją sprawę w muzeum. Także tak krótko można by było tutaj opowiedzieć o motocyklu wojskowym, o motocyklu, który jest do dzisiaj używany, od 92 roku produkowany. Zapraszamy na przejażdżkę, pokażemy jak się tym motocyklem jeździ, tutaj przejedziemy się króciutko po lasku, pokażemy jakie on ma tam możliwości, no nie ma tu jakichś szaleństw, nie będziemy skakać tym motocyklem, bo ja nie jestem kierowcą crossowym i średnio umiem takie rzeczy, jakieś wygibasy robić, umiem nim jeździć po prostu, żeby się nie przewracać, więc ta funkcja mi całkowicie wystarczyła.
Zapraszamy do nas na kanał, śledźcie co mamy nowego, będziemy starali się oprócz motoryzacji teraz wdrażać wał pomorski i opowiadać o tym wale pomorskim. Niemniej motocykle, pojazdy jeszcze jak najbardziej będziemy wszystkie opowiadać, bo jeszcze mamy całą serię motorowerów do opowiedzenia, a jest tego trochę. Też oglądajcie nas na i pozdrawiamy przede wszystkim widzów z Asty i oglądajcie nas, śledźcie co mamy do ciekawego do publikowania, pokazywania. Także subskrybujcie, łapki w górę, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, śmiało zadawajcie pytania. Ja też się mogę już pomylić, bo nie wszystko o tym pamiętam, jak to jest zbudowane, ile ma litrów, ile tam w ogóle wchodzi coś tam czegoś. Ja wiem, że tym się fajnie jeździ, a jak coś potrzebuje, to zawsze są internety, więc można sobie wziąć albo książka, instrukcja obsługi i można wszystkiego się wyjść. Zapraszamy i miłego oglądania.